Witamy wszystkich z Hajnówki, restauracja Niezapominajka. Bardzo miło, bo ja jestem pierwszy raz tutaj u Was. Na takiego średniego głoda, to co byście polecili? Na średniego głoda? Makaron z kurkami, z kurczakiem. O, na pewno. Ciekawa propozycja. Na średniego głoda mogę zaproponować jeszcze pierogi. Mamy na słodko, z mięsem. Taka najbardziej popularna potrawa u Was, to na pewno nie będzie kiszka czy babka, nie? Nie, właśnie nasz pasek to jest schabowy, tak. Bo to ludzie przychodzą do Was tak, żeby na tradycyjny, zwykły obiad po prostu. Tak, albo spróbować jakichś potraw też regionalnych, teraz w sezonie. To załóż, mamy kartacze, mamy babkę ziemniaczaną, także to się sprawdza. No dobra, to będzie tak, ta pierwsza Twoja polecajka, czyli ten makaron. Tagliatelle z kurczakiem i kurkami. A dla mojego młodego przewodnika weźmiemy pierogi. Pierogi. I to? Jakie pierogi? Z mięsem, z jagodami, z wiśnią, z kaszanką, może nie. Pilmieni też mamy, są takie malutkie pierożki, właśnie o tym już zapomniałem powiedzieć. Też takie... z mięskiem. Zaraz pytamy malutkiego. Szymonku, chłopcy proponują dla Ciebie pierogi. Chcesz z mięsem, czy takie malutkie pierogi chcesz, czy z jagodami? Wybieraj. Z mięsem. Będziemy zatem... Klasyczne pierogi. Klasyczne pierogi z mięsem. Okay. Wlatują na pokład. Dobrze, jasne. To do picia coś podać? Do picia, jeżeli macie kompot. Mamy lemoniadę, kompotu nie mamy. Coś takiego do picia, wiesz, no nie, że gazowany napój. Byłby coś innego? Mam kombuczę. O, i to jest to. Tylko ona jest gazowana. No, ale tak, to, właśnie, ten napój chcę. Okay. Bo to jest rzadko spotykany w restauracjach. I skąd ją sprowadzacie? To jest kombucha z Sadowskich. O. To ja to poproszę do picia. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dobrze. Proste danie. Każdy przyjeżdża na Podlasie, mówi, o kartacze, biorę. A w praktyce to łatwo takie coś przygotować? No, generalnie u nas zawsze jakby poradna zmiana na kuchni w tym okresie sezonowym, który jeszcze troszeczkę trwa. No zazwyczaj przychodziła parę godzin wcześniej, żeby te kartacze przyrządzić. No i dziewczyny w pocie czoła pracowały, wyciskały tą skrobię. Ale jest to dosyć czasochłonne danie, jak najbardziej. Łatwo jest je zepsuć, ale też jak ktoś ma mniej więcej jakieś pojęcie, to dosyć fajnie też może to danie wyjść. I generalnie taki sukces w kartaczach chyba polega na tym, że głównie to jest jakby ziemniaczek ugotowany i ziemniaczek nieugotowany, no i to po prostu jest jako ciasto, nie? No i tak to się prezentuje. I w środku wiadomo, mięsko wieprzowe, u nas akurat jeszcze te kartacze wychodzą, są okraszane okrasą, ale okrasą nie taką twardo, tylko taką delikatnie mięciutką, żeby tych zęba się rozpływała, żeby też jakby no, nie było dyskomfortu podczas jedzenia. No i wiadomo, mięso wieprzowe w środku, do tego jest jeszcze ogóreczek małosolny, my podajemy jeszcze oliwę pietruszkową i z koperkiem. Proszę Państwa, dzięki poleceniu Mateusza wziąłem makaron z kurkami i z kurczakiem. Prawdziwy sztos. W sumie to nie jest takie danie regionalne. Bardzo mi smakuje. Dla najmłodszego przewodnika w województwie podlaskim również 10 na 10. No, kurki wspaniale udekorowane i makaron rozpływa się w ustach, kurczak też. Po prostu wpadajcie do Hajnówki. Warto. Przyłapałem na gorącym uczynku. Chłopcy, chciałem Wam podziękować za pyszne jedzenie. Dziękujemy. Za opowieści o nim. No i że się czułem tutaj jak u siebie w domu. Zapraszamy ponownie. Z pustym brzuchem i cieszymy się, że smakowało. Tak, właśnie, to jest dobra uwaga. Trzeba tutaj przyjechać z pustym brzuchem. Nie, na pewno nie widzisz, że syn głodny. I smutni, to też jest dosyć istotne. Nawet syn mówi, że tato, moja ulubiona piosenka leciała. No pan, mamy tu dosyć taki fajny, że tak powiem, nazwijmy to rodzinny i przyjazny klimat, czy co to. Młodsi goście, czy są to starsi goście, jakby też jesteśmy, u nas ekipa jest młoda i też jesteśmy jakby uniwersalni co do każdej grupy wiekowej, tak to nazwijmy już kolokwialnie. To pozdrawiamy ekipę, dziewczyny pozdrawiamy też. Pozdrawiamy. Dziewczyny też, pomimo że no, mają taką trudną robotę, nie? Że teraz właśnie burgery składają i tak dalej. Dziewczyny, piąteczka dla Was również, cześć. Zapraszamy do Niezapominajki, pozdrawiamy.